Galeria Jurowiecka to nowoczesna przestrzeń handlowa zlokalizowana w samym centrum stolicy Podlasia. Miejsce spotkań i rekreacji stanowiące nieodzowny element tkanki miejskiej. Galeria oferuje szeroki wachlarz sklepów, a z wypełnionej kawiarniami i restauracjami strefy gastronomicznej rozciąga się jeden z najpiękniejszych widoków na Białystok. W obiekcie dostępne są takie marki jak Reserved, Top Secret, Sizer, Monari czy Deichmann. A oprócz największego w regionie salonu CCC, spotkać można tutaj sklepy niedostępne w Białymstoku nigdzie indziej, na przykład Taranko. Odwiedzający centrum mogą również sięgnąć po odzież i dodatki marek premium, między innymi Armani Exchange, Calvin Klein Jeans, Trussardi, Guess, Pepe Jeans czy Gant. Z kolei kobiety znajdą w Jurowieckiej asortyment przygotowany przez Denis Claire, Józef Ripkow, Gary Weber czy Betty Barclay. Centrum handlowe stawia również na rodzime marki, dając klientom możliwość skorzystania z oferty polskich producentów i projektantów odzieży, takich jak Patrycja Aryton czy Masza. Ofertę Galerii Jurowiecka uzupełnia w pełni wyposażony Calypso Fitness Club, nowoczesne kino Helios z 6 salami kinowymi oraz sąsiadujący hotel Ibis Style Białystok. Klienci mają do dyspozycji 450 dostępnych na parkingu podziemnym miejsc oraz całodobowy zewnętrzny parking, także dla busów. W 2020 roku obiekt obchodzi 5-lecie działalności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, wprowadza na stałe do swojej oferty innowacyjne rozwiązania takie jak Giftomat, czyli urządzenie oferujące możliwość samodzielnego zakupu kart podarunkowych oraz Biletomat, przedstawiający aktualną ofertę wydarzeń kulturalnych opery i Filharmonii Podlaskiej, umożliwiający nabycie biletów w trakcie codziennych zakupów. Od 2019 roku klienci Galerii Jurowieckiej mają także okazję inspirować się sztuką w strefie art. To niepowtarzalna okazja, by w miejscu o zupełnie innym charakterze niż galeria sztuki czy muzeum móc zobaczyć pracę uznanych artystów. Galeria Jurowiecka to synergia relaksu, zakupów i Białego Stoku. Mieszkańcy mogą w niej odpocząć, poczuć kulturę i przede wszystkim swoje miasto.